mamy rzeczywiście 15 edycję, to jest bardzo dobra wiadomość, bo skoro od 15 lat się spotykamy i wciąż w tak dużym gronie, jak tutaj widać, to znaczy, że mamy temat do rozmowy i mamy przyszłość dla świata telekomunikacji i mediów. To jest ta część optymistyczna dzisiejszego spotkania. Symposium jest taką cykliczną imprezą. Spotykamy się już od 15 lat, żeby dyskutować na temat trendów przyszłości i wyzwań, jakie stoją przed rynkiem telekomunikacyjnym i rynkiem medialnym. Zawsze spotyka się tutaj najważniejsza część branży i możemy rozmawiać otwarcie o naszych problemach, ale też wyzwaniach i współpracy, więc z przyjemnością jestem obecna na tych spotkaniach. To jest taki kongres, który zawsze trochę zaskakuje. To bardzo w nim lubię i bardzo sobie cenię, dlatego że to jest kongres, który zaprasza do debaty ludzi, którzy potencjalnie nie zawsze ze sobą współpracują, czasami konkurują, mają zupełnie inne poglądy. I to starcie tych poglądów, te dyskusje, goście zapraszani sprawiają, że on za każdym razem jest inny, przez co mimo to, że jest to 15 edycja, z chęcią w niej uczestniczymy. Głównie chciałbym powiedzieć, że to jest swoisty fenomen, że ta konferencja ma tak długą tradycję i gromadzi pierwszą tą klasę ludzi od telekomunikacji i mediów. Bardzo ważna impreza. To jest doskonałe miejsce na to, żeby wymienić się poglądami, tak jak to miało miejsce w panelu, w którym uczestniczyłem. Tutaj gołym okiem widzę, rozpoznaję oczywiście nieznaczną część uczestników, natomiast gołym okiem, jak już powiedziałem, widać, że są tutaj ludzie, którzy naprawdę mają dużo do wniesienia do takiej dyskusji. Ja się bardzo cieszę z tej nagrody. Cieszę się w imieniu całej redakcji Faktów, bo dla nas to jest dowód na to, że jesteśmy cały czas Dream Teamem i że mamy naszych wymarzonych także kibiców, czyli widzów. I przy każdej takiej okazji, kiedy dostajemy taką nagrodę, marzymy o tym, żeby ci kibice cały czas z nami byli i przez następne lata też nam pięknie kibicowali.